obcy, a jednak tak bliscy. Ludzie, którzy tworzą kulturę, zajmują się sportem, albo po prostu mają pasję i oddaliby za nią wszystko. Są blisko, tuż obok ciebie, ale czy dobrze ich znasz? My stąd. W kolejnym odcinku naszego programu przenosimy się do Kosorowic, by poznać profesora Daniela Pietrka, który zaprosił nas do świata nauki, sportu i pięknych górskich krajobrazów. Ja nie pochodzę z samych Kosorowic. Urodziłem się i wychowałem się nieopodal stąd, na Górze Świętej Anny. No, tą górę stąd bardzo blisko widać. Tam też uczęszczałem do szkoły podstawowej, później do liceum ogólnokształcącego do Strzelec Opolskich. Później poszedłem na studia, na germanistykę, na Uniwersytecie Opolskim. Po drodze też spędziłem jakiś czas jako student na Uniwersytecie w Berlinie, na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Po ukończeniu studiów został zatrudniony na opolskiej germanistyce i to właśnie wtedy rozpoczęła się jego długa przygoda z Horstem Binkiem, której zwieńczeniem była wydana w 2012 roku monografia pod tytułem Sam siebie opowiem najlepiej. Binek był postacią w literaturze niemieckiej niezwykle znaną, szanowaną do czasu jego śmierci, do roku 90, do grudnia roku 90, kiedy zmarł. To był pisarz absolutnie pierwszego formatu. To była pierwsza liga. Po 90 roku Binek staje się niesamowicie popularny jako autor śląski i zostaje odkryty de facto przez polskich czytelników. Tak więc ja go nie odkryłem. Równocześnie jednak brakowało cały czas jakiejś większej monografii, która opisywałaby jego twórczość i jego życie. Wejście w życie Binka i próba przekazania jego spuścizny zajęła panu Danielowi 10 lat. Praca ta jednak została doceniona przez Bawarską Akademię Sztuki w Monachium. W 2014 roku przyznała ona profesorowi nagrodę promocyjną imienia Horsta Binka. Dla mnie ta nagroda jest niezwykle cenna co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, cenna jest dlatego, że nosi w swojej nazwie imię i nazwisko mojego głównego bohatera. To jest nagroda promocyjna imienia Horsta Binka. Ona jest niezwykle cenna, dlatego że niezwykle nobliwa i szanowana jest też instytucja, która ją przyznała. To jest Bawarska Akademia Sztuki. To jest, nie wiem na ile ta instytucja jest znana naszym odbiorcom, ale to jest coś podobnego jak, nie wiem, na przykład Académie Française we Francji. Oprócz wspaniałej nagrody, profesor ma w swojej kolekcji wyjątkową pamiątkę, która stała się podziękowaniem za lata pracy badawczej związanej z twórczością Binka. Takim chyba najcenniejszym przedmiotem, który posiadam, który jest pokłosiem mojej pracy nad Binkiem, to jest rzeźba wykonana przez Horsta Binka osobiście. I to ma dłuższą i bardziej skomplikowaną historię. Wyglądało to w ten sposób, że w testamencie Binek zapisał dwóm osobom prawo do tego, żeby zabrały jakąś indywidualną, osobistą pamiątkę po jego śmierci z jego mieszkania. Jego przyjaciel, wydawca, obecnie jeden z największych wydawców niemieckich, Michael Krüger, wziął właśnie tą rzeźbę. Ta rzeźba stała u niego na biurku przez 30 lat i po tym, jak napisałem książkę i książka moja była gotowa, wręczył mi tą rzeźbę ze słowami: Panie Pietrek, zasłużył Pan na to. Poza pasją naukową, profesor Pietrek jest zapalonym biegaczem, który w sposób szczególny pokochał biegi maratońskie. Jak sam przyznaje, jest to dla niego rodzaj odskoczni od trudnej pracy naukowej. Zdecydowanie. To ja biegam od pewnie już 20 kilku lat, może nawet troszeczkę dłużej. I zawsze bieganie było taką formą higieny psychicznej, taką odskocznią od, co tu dużo mówić, dosyć stresującej pracy zawodowej, od pracy, którą się wykonuje czy tu w archiwum, czy bezpośrednio przy komputerze. No, nie ma chyba piękniejszej, przynajmniej dla mnie, formy takiej odskoczni, jak właśnie bieganie. O, Ślężański. Ślęża ma super maraton.
Ale. Kolega z wydziału wciągnął mnie w takie bieganie właśnie na zawodach. Pierw to był półmaraton, później kolejny półmaraton. Bardzo szybko pojawił się pierwszy maraton i chyba właśnie maratony, ten dystans maratoński, to jest ten dystans, który lubię, cenię i szanuję najbardziej. Ważne miejsce w życiu profesora zajmują także góry. Wraz z grupą przyjaciół był on inicjatorem projektu Śladami Świeża Stanisławskiego i Motyki, który miał na celu upamiętnienie tych wybitnych polskich taterników. To jest projekt, który ma troszeczkę przypomnieć te niesamowicie ważne i zasłużone dla polskiego taternictwa postacie. One zresztą w środowisku jako ważne postacie funkcjonują, więc nie odkrywamy tutaj niczego absolutnie nowego. Chcemy powtórzyć najważniejsze przejścia Motyki i Stanisławskiego. Chcemy je troszeczkę ze sobą porównać, bo w latach 30., kiedy się dokonywały, to były absolutnie przełomowe osiągnięcia taternickie. Aby móc realizować tak wiele pasjonujących projektów, potrzebna jest determinacja, samodyscyplina, ale równocześnie empatia. Myślę, że to są te trzy cechy. Pan profesor Daniel Pietrek jest stąd, z Kosorowic, a kolejna odsłona naszego programu już niebawem.